Turniej ku pamięci Władysława Kramczyka odbył się już po raz siódmy. Co roku gospodarzem imprezy jest inna gmina. Tym razem uczestnicy memoriału spotkali się w Zwoleniu. Natomiast za każdym razem do rywalizacji przystępują dziesięciolatkowie. Prezes Władysław Kramczyk był przez wiele lat prezesem Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ja współpracowałem z nim prawie 8 lat, więc wspominam go bardzo serdecznie. To on wprowadzał nas wszystkich w organizację właśnie naszego okręgu. I dzisiaj kontynuujemy memoriał Władysława Kramczyka. Jesteśmy dumni, że możemy jego imię czcić właśnie w taki sposób. Memoriał Władysława Kramczyka to nieprzypadkowo zawody dla talentów. Patron imprezy wielką wagę przykładał właśnie do szkolenia dzieci i młodzieży. Długo ci chłopcy już ćwiczą u was w klubie? 3 lata są. Większość, 3/4 drużyny jest 3 lata z nami. Jedną z Danielem Grymową 3 lata trenują, więc mówię, od początku. Przykładem dobrego szkolenia mogą być również pozostali uczestnicy turnieju. Z roku na rok ta organizacja i ten turniej pod względem piłkarskim jest coraz wyższym poziomie, więc myślę, że tutaj też ci chłopcy dali z siebie wszystko i widać było i taktykę, i chęć do grania. W meczu o 3. miejsce Radomiak pokonał Talencika 2-0. Pokonani długo mieli przewagę, potem jednak do głosu doszli chłopcy z Radomiaka. Turniej wygrał zespół Broni Radom prowadzony przez Marcina Trojanowskiego. W finale pokonał zespół Młodzika 2-0. Przez dłuższy okres czasu utrzymywał się wynik bezbramkowy, ale chłopcy z Broni okazali się skuteczniejsi. Pierwszy raz uczestniczymy w tym turnieju. Uczyliśmy pamięć prezesa. Fajnie, że chłopcy wygrali. Należało im się. Dobrze grali chłopcy? No, dzisiaj zagrali chłopcy, tym bardziej, że nie turowaliśmy na hali i przyjechaliśmy z marszu praktycznie. Nie nastawialiśmy się na zwycięstwo, na dobrą grę, żeby pograć, pobawili się. Wyszło im to dobrze. Uważam, że wygrana jest dobra, więc wygrali dobrze. 2. miejsce to również wielkie osiągnięcie, choć oczywiście każdy chciał wygrać. To 2. miejsce to niedosyt, czy zadowoleni jesteście? Nie, tak zadowoleni raczej. Bo woleliśmy 1. miejsce, ale jest dobrze. Z gry w finale cieszył się trener Młodzika, w przeszłości znany napastnik Broni. Miejsce fajne, przede wszystkim gra bardzo fajna, tego się cieszymy. W turnieju wystąpiło 10 drużyn z terenu Mazowsza, Radom reprezentowały 4 kluby. Następny turniej dla upamiętnienia Władysława Kramczyka odbędzie się w Lipsku.